chciałem i robiłem wszystko, żeby najważniejszy był sport i podejść zadaniowo do tego dzisiejszego dnia. Nie było to łatwe, ale udało mi się. Chciałbym bardzo podziękować kibicom za piękną oprawę i podziękowanie dla klubu oczywiście. No nie jest to wesołe zakończenie niestety, no ale taki jest sport. Ja się cieszę, że ponad 30 lat uzbierałem naprawdę ponad 50 medali. To mogę powiedzieć, no... To może tak, pan szuka odpowiednich słów, a teraz poprosiłabym pana o założenie słuchawek, ponieważ o tej pana długiej i też wspaniałej karierze poprosiliśmy kilka osób, także teraz zapraszam i pana, i państwa do oglądania. Nie ma sposobu na pana profesora Piotra Protasiewicza, bo on wygrywa, on dziś jest najlepszy. Swoją charyzmą, tym zacięciem wystarczająco robił tych punktów, że wygrywało się drużynowo z nim i indywidualnie też wygrywał. Komplet punktów Protasiewicza, ho, jak on przyszedł do klubu, ja już dużo jeździłem, długo dosyć. Jeździłem z nim nawet w mistrzowskich zawodach, w mistrzostwach Polski par w Grudziądzu. I żeśmy tam zajęli drugie miejsce, byliśmy wicemistrzami par. No to to osiągnięcie było bardzo fajne. Dziś Protasiewicz przypomniał sobie, jak kiedyś się jeździło w Zielonej Górze. I sportowałem i rywalizowałem. Gdy Piotr, gdy byliśmy młodzi, Piotr przyszedł jeździć do Bydgoszczy i wtedy zaczęła się nasza współpraca. I oczywiście każdy walczył o swój wynik indywidualny, bo to jest naturalne i takie prawidłowe. Historie, które były bardzo częste, to takie, że drużyna trenowała w Bydgoszczy przed zawodami ligowymi i wtedy, kiedy ten trening się kończył, to Piotr ze swoim tatą i z bratem zostawali do późniejszych godzin i trenowali, że tak powiem, sami. Piotr Protasiewicz dziś czarował. Bardzo Piotrka lubię. Był w kadrze, zdobywał Puchary Świata. Razem zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski z Falubazem i brązowy medal. Więc bardzo, bardzo fajny zawodnik, ale przede wszystkim bardzo fajny człowiek. Kiedyś przegrywaliśmy Puchar Świata w Gorzowie i Jokera użyłem, czyli Tomka Goloba, no i mówię, teraz nie jedziesz. No to z bratem skoczyli trochę do mnie, ale za chwilę Golob wygrał, zdobył 6 punktów i dobrze, sorry było. Walka Protasiewicza imponująca. Znamy się, no, aż strach powiedzieć 30 lat, bo chyba zdawaliśmy w podobnym okresie licencję i wtedy gdzieś tam pewnie musieliśmy się spotkać. Na pewno u Piotra wola walki, taka nieustępliwość, profesjonalizm to na pewno rzeczy, które przez całą karierę miał. I myślę, że teraz też tego nie brakuje. Wiadomo, że jest już PESEL, który no, determinuje pewne rzeczy, ale i tak duży szacunek, że tak długo utrzymywał naprawdę kapitalną formę i na pewno był i będzie przez wiele lat wzorem nie tylko dla chłopaków z Zielonej Góry. Moment wyjątkowe, słowa też nie od byle kogo. No i pytanie, wyjątkowe spotkanie, też pierwszy raz rodzinka w komplecie oglądała to spotkanie. Odchodzi pan jako zawodnik z żużla ukontentowany tą swoją jazdą i spełniony jako żużlowiec? Tak, oczywiście. Ja jestem zadowolony z tego, co mi się udało osiągnąć w ogóle z przebiegu mojej kariery. Nie było to zawsze up, było też wiele razy down, było wiele kontuzji, smutnych historii, ale taki jest sport. Kończę w miarę zdrowy, to jest jakby najważniejsze. Mam wspaniałą rodzinę, która była ze mną i najważniejsze, dzięki żużlowi poznałem wspaniałych ludzi, którzy są moimi przyjaciółmi do dzisiaj i będą na zawsze. To jest dla mnie największa wartość żużla, dzięki czemu odzyskałem to. Panie Piotrze, dużo dobrych słów można powiedzieć, ale aż ja się sama wzruszyłam przez pana, przepraszam, ale to trzeba powiedzieć, to myślę, że w imieniu swoim, ale także wielu tysięcy kibiców za te wszystkie lata bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję.